Często masz takie sytuacje, że ludzie nie wierzą, że nazywasz się Paweł Janas. Wiesz co, teraz to już nie, nie jest takim problemem. Kiedyś było problemem, kiedy powiedzmy, e, cała sprawa była bardzo głośna i taka powszechna, ale dzisiaj część osób już zapomniała o tych wszystkich wydarzeniach, ale faktycznie gdzieś po prostu, na przykład ludzie w moim wieku czy, czy starsi do, bardzo dobrze pamiętają tego trenera, a wcześniej jeszcze piłkarza, także na pewno, na pewno gdzieś tam zawsze. E, to moje nazwisko i mnie odbija się jakimś echem. I oczywiście również grasz w piłkę. Oczywiście, że tak, systematycznie, prawie codziennie. Na studianie. No, oczywiście. No to mamy sportowych chłopaków tutaj ze sobą, ale sportowi chłopcy w natłoku koncertów w czasie wakacji nagrali również teledysk we Włoszech. Piosenka tytuł Ja i ona. Dlaczego znowuż we Włoszech? Bo wcześniej był jeden uśmiech jej w Wenecji. No. Tak, ale można praktycznie powiedzieć, że kręciliśmy ten teledysk w San Marino. Zupełnie inne państwo. Oczywiście zbliżone do Włoch, bo obrazki jak najbardziej. Właściwie słońce to samo. To, to samo słońce i chyba ze względu właśnie na, na świetne, na słonecznienie i na to, że po prostu dostaliśmy ofertę, żeby ten teledysk zrealizować właśnie tam. Mieliśmy do dyspozycji aktorów Włochów, mieliśmy zaprzyjaźnione z nami zaprzyjaźnione z nami osoby, które pomogły nam na miejscu, więc była to taka dodatkowa motywacja. I, I dlatego skorzystaliśmy z tego zaproszenia i teledysk zrealizowaliśmy w San Marino. Ja i ona to, nowa, to nasza nowa propozycja. Pierwsza propozycja po wydaniu naszej płyty, więc to jest tak jakby już zapowiedź kolejnego materiału, może nawet kolejnej płyty, nad którą już po sezonie takim letnim, koncertowym zaczynamy pracować. Czyli kolejna płyta za jakieś 2-3 lata, tak długo, bo tak długo chyba kazaliście ostatnio czekać na kolejny krążek? Wiesz co, to jest bardzo złożony proces, bo oprócz tego, że my pracujemy w studio, że sami to aranżujemy, sami komponujemy, tekstów nie piszemy, ale mamy osoby, które pomagają nam w pisaniu tekstów, też jeszcze dochodzą takie sprawy jak wydawca, jak dystrybucja tej płyty, więc jest jeszcze dużo takich spraw, które właściwie nie są w żaden sposób związane z muzyką i z naszą pracą. I to kiedy ta płyta wyjdzie, tak naprawdę nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego ciężko mi jakąś konkretną datę powiedzieć, że to będzie maj w przyszłym roku, czy maj 2018 roku. Liczymy na to, że uda nam się jak najszybciej skończyć materiał i te prace już kolejne pionki w domino uruchomimy jak najszybciej. Ostatnio też nagraliście sporo zagranicznych coverów na potrzeby też telewizji Polsat. I powiedz mi, lubisz śpiewać kowery, czy wolisz jednak piosenki autorskie? To znaczy, to są zupełnie. Wiadomo, kower przyniósł Ci największą sławę. To jest to dwie zupełnie inne jakby dwie zupełnie różne rzeczy, prawda? Bo grając swoje utwory, grasz coś, co skomponowałeś sam, coś, w moim przypadku, coś, co skomponowałem sam, bądź coś, co nie wiem, Paweł napisał, czy skomponował. Więc to jest takie w stu procentach moje. Natomiast wykonując cover, ja po prostu odtwarzam ten utwór, nagrywam go na nowo, nadaję mu zupełnie nowy charakter, inne brzmienie, inną specyfikę. To też jest bardzo fajne i nie ukrywamy, że lubimy coś takiego, lubimy takie wyzwania i kiedy dostaliśmy, kiedy zostaliśmy poproszeni o nagranie m.in. utworu Dragostalin Tejczy, i to, to z chęcią to zrobiliśmy. Oprócz tego, że akordeon zespół Masters od pewnego czasu miałeś, zostać, miałeś nagrać jedną piosenkę, a zostałeś na całą płytę i na wszystkie te koncerty. Z tego co wiem, ta współpraca jest kontynuowana i nie szybko się skończy. Oprócz tego jesteś też muzykiem, który występuje na takich bardziej klasycznych koncertach. No tak, zgadza się. Jestem trochę, powiedzmy, dosyć bardzo wszechstronny. E... Ciągle robię tak naprawdę to, co robiłem kiedyś, ale dołożyłem sobie trochę więcej pracy i powiedzmy, że w tygodniu zajmuję się bardziej swoimi rzeczami, w weekendy e, tutaj z Pawłem pracujemy, a w takim okresie powiedzmy zimowym, gdzie faktycznie tego czasu jest więcej, no, pracujemy na przykład z Pawłem nowym materiałem, ja pracuję w tygodniu też na swoim materiały, a w weekendy i tak razem jeździmy, więc tak naprawdę wiele się nie zmieniło. No, ciągle zostałem w tej samej branży. E, Tworzę też swoją muzykę, tworzymy z Pawłem muzykę, ćwiczę na kordonie, jestem muzykiem jeszcze w różnych innych zespołach, też w jakiś sposób się udzielam, więc, więc e, tak naprawdę no, cały czas e, jest to. Nie jedyny, jedyny na brak pracy. zawód, dokładnie. Mhm. A niedługo czeka Was wyprawa to. za ocean. I międzynarodowy koncert. Co to za projekt? Kto Was tam zaprosił? Tak, Colors of Love to, to wspaniały projekt, który łączy ku, różne kultury. Ten koncert odbędzie się 16 października w Kanadzie, w Mississadze. Hmm, będzie to koncert międzynarodowy, na który zostaną, zostali zaproszeni wykonawcy z różnych krajów. Między, z tego co pamiętam, Kenia, Kanada, Polska, Ukraina, hmm, Gruzja. Wiesz, będzie, będzie naprawdę wielu artystów, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, i nawet z jakich, z jakich zakątków świata tam się tam, tam, tam przyjadą, tam przelecą. Natomiast no, sama idea tego, tego koncertu nam się bardzo podoba, bo to jest. Bo to jest koncert, na który przyjdą przedstawiciele tych wszystkich kultur, które mieszkają tak naprawdę w Kanadzie, prawda? I, i będzie to koncert, który, który w jakiś sposób pokaże na przykład, nie wiem, Ukraińcom, którzy mieszkają w Kanadzie, że Polska ma fajną muzykę do, do tańca taneczną, że, że grupa ma, jest taka grupa masters, skromna, która, która gra muzykę do tańca, a my będziemy mogli też zetknąć się z innymi kulturami, z inną muzyką, z muzyką na przykład kanadyjską, bo szczerze mówiąc, nie jestem na bieżąco, jeśli chodzi o, o, o muzykę z tego kraju, która wywodzi się z tego kraju, więc dla, mnie, to dla nas, jako, jako, jako muzyków, też będzie okazja do tego, żeby może zaczerpnąć jakieś małe inspiracje z zupełnie innej muzyki. To będzie jakiś dłuższy koncept, czy po prostu każdy ma swoje. No, dosłownie 5 minut i wchodzi na trzy utwory. Z tego co pamiętam, każdy wykonawca, każdy artysta wykona kilka utworów. My jesteśmy przygotowani na 20 minut, plus utwór, który skomponowałem na, na, te, na tę okazję. Oczywiście w tytule Colors of Love. No, tu jeszcze trwają jakby negocjacje, czy wszyscy będą wykonywać ten utwór, czy tylko grupa Masters. Także na razie jeszcze. Jakby nie było, będziesz miał międzynarodową premierę. Tak.